jak powinny wyglądać klocki hamulcowe podczas regeneracji przeglądu hamulców, jeżeli mamy te elementy skorodowane, ten element klocka, gdzie on się przesuwa po jarzmie. Dodatkowo mamy tutaj takie blaszki, które też są skorodowane. Najlepiej je wymienić na nowe, jeżeli są w takim stanie, jak tutaj widzimy. Tutaj musi być gładka powierzchnia. Jeżeli jest zardzewniałe, trzeba to do błyszczącego metalu pilnikiem wyszlifować, a do wykończenia użyć taki papierek, powiedzmy 400, aby nic tu nie było chropowatego, aby gładko ta powierzchnia nam tutaj chodziła. Tak to powinno wyglądać.